Jakub Słowik, bramkarz Vegalta Sendai, jedyny Polak w lidze japońskiej, jest dzisiaj naszym gościem. Jakub, która jest u ciebie godzina, powiedz, kiedy to nagrywamy? U mnie 12:30. No i jak tam życie w Japonii? Czy nie tęsknisz trochę za krajem? No, u mnie już jest, witam serdecznie, u mnie jest 19:30, 7 godzin różnicy do czasu w Polsce. Czy tęsknię? Trochę na pewno, ale te też mam możliwość życia w pięknym kraju, grając w dobrej lidze, jaką jest japońska. Więc staram się czerpać życia tyle, ile mogę. Wiadomo, że troszkę pandemia pokrzyżowała nam plany, bo wszystko stanęło, ale to na całym świecie. Więc powoli wracamy do gry. 4 lipca gramy pierwszy mecz po pandemii. Wiadomo, że to troszkę inaczej będzie, bo też startujemy przy zamkniętych stadionach, ale też J-League chce szybko wrócić, jeśli wszystko będzie w porządku, nie będzie dużo przypadków nowych zakażeń, to kibice szybko powrócą na stadiony, bo też no my zaczęliśmy dopiero, rozegraliśmy pierwszą kolejkę w lutym, więc troszkę tych meczów będziemy mieli. A powiedz, jak pandemia odbiła się na funkcjonowaniu waszym jako sportowców, na funkcjonowaniu klubu i na treningu? Czy myślę, że to jak wszędzie gdzieś też mieliśmy pauzę. Nie trenowaliśmy, trenowaliśmy indywidualnie. Też gdzieś to było zależne od zachorowań w danej prefekturze. Ale od 18 maja już trenujemy razem w pełnych grupach, więc 18 czerwca. 18 nie, czerwca. Czerwiec, sorry. Nie, maja, sorry. Maja. Tak, ponad miesiąc, tak? Tak, od 18 maja trenujemy normalnie, więc 4 lipca startujemy. Ciężki czas dla wszystkich. Myślę, że każdy go wykorzystał maksymalnie. Ja też miałem czas na podleczenie kontuzji, więc mam nadzieję, że się wykuruję na pierwsze mecze, a jak nie, to będę w szybkim czasie gotowym do rywalizacji, do gry. A tak jak mówię, tych meczy troszkę będzie i najważniejsze jest, żeby się dobrze przygotować, bo jak zaczniemy grać, to co 4 dni do grudnia będziemy grać mecze, bo też jest Puchar Japonii, więc troszkę tych meczy będziemy mieli do rozegrania. Ty odszedłeś po poprzednim sezonie, to był środek sezonu w Japonii. Jak wygląda w ogóle organizacja takiego transferu? Zakładam, że nie byłeś wcześniej w ogóle w Japonii, tylko już kiedy już się dogadałeś, to poleciałeś. Tak? Tak. No, czekałem. Coś się zaskoczyło? Jak w ogóle się przygotowywałeś do tego tematu? Jakieś rozeznanie? Dokąd lecisz? Co to za miasto? Co to za region? I czy coś cię tam później zaskoczyło? A czy tak, na pewno się dowiedziałem w pierwszym momencie, że Japonia, no to zadzwoniłem do Krzysia Kamieckiego. No, kto najlepiej będzie znał Japonię, jak nie Krzysia, który był tutaj 5 lat, więc zadzwoniłem, zapytałem go o klub, zapytałem o ligę, o życie w ogóle w Japonii, tym bardziej, że też mam małą córeczkę, więc to też jakby tylko wyjazd włącznie z rodziną brałem pod uwagę i po prostu jakby skontaktowałem się też z chłopakami, z którymi grałem w Pogoni, Japończykami, też polecali mi, więc po czasie mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, bo fajny kraj do życia, wiadomo też czasem niebezpieczny, bo w zeszłym roku przeżyliśmy tajfun, którego nikomu nie życzę, a czy to trzęsienia ziemi, to już można powiedzieć, lekko przyzwyczaiłem. Jest tak? Naprawdę są takie delikatne trzęsienia jakieś tam regularnie? No to wiosną to jak to było często, takie co 2 razy w tygodniu, ale to w sensie... no po prostu się poczęsie chwilę, to jest takie rozmawiamy i się poczęsie chwilę, znaczy jak jest wiesz, lekkie to jest okej, okay, ale jak jest troszkę mocniejsze to jest troszkę w strachu, a żeby cię nie skłamać, tego roku o piątej nad ranem było trzęsienie takie 6-3 w skali, to nie, tylko że bardzo blisko, ale i trwało bardzo długo mi się wydawało, że wiesz, obudziłem się i przeważnie trwa, nie wiem, 10 sekund to jest maksymalnie, a to trwało z pół minuty. Wiesz, ja się wybudziłem, patrzę, czy coś tam siedzi, czy wyskakują, czy coś się dzieje, ale też mam sąsiada Amerykanina, który jest byłym wojskowym, dzisiaj wykłada na uniwersytecie
I on też powiedział po prostu, też jestem z nim w kontakcie, że też służy pomocą. I między innymi właśnie rozmawiałem z nim na temat, ile lat temu tragedia była, bo tu było duże trzęsienie ziemi, tsunami, chyba 9 lat temu albo 8, już teraz nie pamiętam. I wydarzenia, które tutaj się działy, no to naprawdę działa, bo tam było w skali 9. Tam nawet w Tokio czuli, że w Tokio wylatywały z szafek talerze, się tukły. Więc... A epicentrum było właśnie gdzieś tam w Sendai, tak? Tak, tak, więc to naprawdę jest jakby druga strona medalu, ale staram się patrzeć przez tę pozytywną, że naprawdę jest ciekawy, ładny kraj do zwiedzania i do życia i do grania w piłkę. Już trochę pozwiedzałeś? A teraz pewnie miałeś... No, teraz, wiesz, plany mieliśmy pozwiedzać więcej, ale przez pandemię, przez koronawirusa musieliśmy siedzieć w domu. Teraz po prostu wrócimy do grania co 4 dni, więc ciężko w tym roku coś będzie. Ale w poprzednim roku, tak, zwiedzaliśmy. Staraliśmy się być w Tokio, w Osace, więc naprawdę co mieliśmy wolne, to wsiadaliśmy my w samolot i lecieliśmy pozwiedzać, zobaczyć coś nowego. A masz tam jakichś rodaków? Czy tak sobie siedzicie we trójkę? Tak? Oj, nie, w Sendai nie spotkałem żadnego Polaka. Nie. Może też nie szukałem. To też mamy kontakt z Karoliną, z Polką mieszkającą od 18 lat w Japonii, więc z nią jesteśmy jakby w kontakcie telefonicznym i ona też nam służy pomocą. Dobra, trzeba będzie chyba do Michała Kubiaka zorganizować jakiś numer. O ile on jeszcze gra w Japonii, bo nie wiem, nie śledzę siatkarskich ruchów transferowych. W każdym razie Krzysiu Kamiński. Mówiłeś 5 lat w Japonii, ty rozważasz taką opcję, czy raczej bliżej gdzieś rok, dwa? Czy wiesz, no, w piłkę się gra tam, gdzie się chcą i to też ma znaczenie. No ja myślę, że ja się cieszę z dnia dzisiejszego, że tutaj jestem, a co jutro będzie, to jest mi ciężko powiedzieć. A kontrakt, kiedy? Końca mam do końca grudnia z opcją przedłużenia. Więc też mówię, pod względem ligi, piłkarskiego rozwoju jestem zadowolony, bo naprawdę ciekawa, fajna liga. No i też życiowo, bo też się uczę wielu nowych rzeczy. Troszkę odległość jest daleko, ale najważniejsze, że rodzina jest ze mną i razem spędzamy ten czas. W piłce często jest slogan, że nie ma co planować, więc to też życie nauczyło, że można mieć cele, trzeba mieć cele krótko i długoterminowe, ale też trzeba po prostu być obecnym przede wszystkim tu i teraz. Ja się cieszę po prostu z danego dnia, z danej chwili, a nie wybiegam daleko w przyszłość. Daleko do Polski, jeżeli chodzi o odległość, a tak jeszcze się zastanawiam, bo wiesz, z perspektywy patrzenia na mapę, palcem po mapie, to jest trochę inaczej. Jak wyglądają odległości między stadionami w porównaniu do Polski? Latacie długo? To najdłużej chyba chcieliśmy do Hiroshimy, co 2,5 godziny. Aha, 2 godziny. Ja powiedziałem, znaczy, wiesz, samolotu, no właśnie, ja powiem, że to jest... No, na większość meczy, które grałem w poprzednim roku, to lataliśmy, tak? Więc to też jest mega komfort transportu, że wiesz, po meczu czy na mecz lecisz samolotem, wracasz samolotem i ten czas podróży jest skrócony do minimum. Czy też jakby pociągami Shinkansenem, ale to jest tak samolotem, że 2 godziny i jesteśmy w Tokio, więc naprawdę fajne, że to jest skrócenie jakby podróży do minimum i to też na pewno jest bardzo duży plus. Michał Probierz byłby, myślę, zadowolony. A powiedz, przez ten rok, niecały rok w Japonii rozdałeś już więcej autografów i zrobiłeś sobie więcej selfie z kibicami niż przez całą karierę w Polsce, czy nie? Nie zastanawiałem się nad tym, ale pewnie tak. Pewnie może tak być, że przez pierwsze, tak jak mówiłem, pierwsze tygodnie, będąc w Sendai, to rozdałem bardzo dużo autografów czy zdjęć, no bo tu kibice są bardzo po prostu pozytywnie do zawodników, a w szczególności do zagranicznych, że dają wsparcie na każdym kroku, czy też jak kiedyś tam wspominałem w wywiadach, że prezenty lubią dawać i też po prostu czekoladki, czy jakieś tam domowe robótki, że coś tam, wiesz, wyszyli, czy namalowali, dają ci w prezencie.
Więc no mówię, że to też takie, no miłe jest, miły gest i też po prostu, że ci kibice jakby cieszą się bardzo, że z dalekiego kraju przyjechałem do nich, że gram dla Warty, trenuję dla Belgaty i jest po prostu to, że darzą dużym szacunkiem. No teraz przy okazji tej pandemii może będzie okazja trochę odsapnąć od tego dużego kibicowskiego zainteresowania. Dużo więcej o relacjach z kibicami, o relacjach w drużynie i przede wszystkim o grze bramkarza, o pracy bramkarza i treningu bramkarskim porozmawiamy jeszcze z Jakubem Słowikiem już niedługo w kolejnym odcinku Polskiej Szkoły Bramkarzy. Ja serdecznie zachęcam, już niedługo opublikujemy tę rozmowę na tvpsport.pl. A tymczasem Jakub, do zobaczenia, no i powodzenia w J-League, kiedy już na początku lipca wznowi rozgrywki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dzięki.